świadkiem po raz kolejny już wykorzystania miasteczka ruchu drogowego, które zakupiliśmy w ramach budżetu obywatelskiego. Ta akcja ma na celu głównie poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród najmłodszych dzieci. Tutaj ogromne podziękowania kieruję w stronę policji, bo po raz kolejny włączyli się w naszą akcję i wspomagają nas swoimi kadrami. A wiadomo, że każda pomoc przy tego typu akcjach jest nieoceniona. Myślę, że tego typu akcje będziemy prowadzić cyklicznie. Jesteśmy po pierwszych rozmowach z komisariatem policji i wiemy, że będziemy zawsze mogli liczyć na ich wsparcie. Spotkaliśmy się tutaj, aby przypomnieć zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym dla pieszych, głównie i rowerzystów, bo jest to grupa uczestników ruchu najbardziej narażona na niebezpieczeństwo i chcieliśmy przypomnieć kilka podstawowych zasad. Mianowicie rowerzyści po zmierzchu powinni poruszać się oświetlonym rowerem, te światła powinny być widoczne, nie powinny być zakryte niczym. Zachęcam również, nie jest to przepisami określone, ale do korzystania z kamizelek odblaskowych. One w znaczny sposób ułatwiają kierowcom widoczność. Widzą z większej odległości pojazd i mogą w odpowiedniej chwili zareagować. Poruszamy się oczywiście prawą stroną jezdni, możliwie blisko prawej krawędzi. Jeżeli są ścieżki rowerowe, mamy obowiązek korzystać z takiej ścieżki, nie możemy wtedy jechać po jezdni. Na gminnym też jest przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych. Jeżeli zbliżamy się do przejścia dla pieszych, nie ma znaku, że jest to też również przejazd dla rowerów, schodzimy z roweru i przechodzimy bezpiecznie tak, żeby kierowca mógł zareagować. Jeżeli wjedziemy za szybko tym rowerem, kierowca samochodu może nie wyhamować i może dojść do jakiegoś zdarzenia. Również ważną rzeczą jest korzystanie z elementów odblaskowych przez osoby piesze poruszające się. To jest obowiązkowe poza obszarem zabudowanym, natomiast w mieście również też zachęcam, żeby nosić elementy odblaskowe, jakieś opaski na ręku. Nie wszystkie przejścia dla pieszych w godzinach wieczornych są odpowiednio oświetlone, aby można było bezpiecznie przejść. I kierujący mają większą szansę zareagować i wcześniej zatrzymać się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Według przepisów niedozwolona jest jazda po chodnikach rowerem. Musimy korzystać, jeżeli nie ma ścieżki dla rowerów, z jezdni. Dzieci, które poruszają się w wieku do 10 lat rowerem, powinny korzystać z chodnika, nie powinny jechać po jezdni. Takie osoby traktowane są jako osoby piesze i podlegają pod te przepisy o ruchu pieszych.